Hej, hej, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na Obgadanki, czyli film o książkach, które przeczytałam i które chciałabym Wam opowiedzieć. Dzisiaj mamy przed sobą 6 książek, bardzo różnorodnych, więc mam nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś ciekawego dla siebie. Zaczynamy od książki pod tytułem Neurochirurdzy, napisanej przez Mariannę Fijewską. Jest to książka złożona z kilku czy kilkunastu rozdziałów, które dotyczą różnych osób i różnych zdarzeń, ale wszystkie dotyczą neurochirurgii jako nauki. Neurochirurdzy, czyli ci, którzy operują nasze mózgi, nasze rdzenie kręgowe. Ci, których porównujemy do bogów, chociaż oni wcale siebie tak nie postrzegają. Mamy tutaj różne historie. Historie cudownych ozdrowień, historię o człowieku, który w tragicznych okolicznościach doznał przerwania rdzenia kręgowego i który później stał się człowiekiem, dzięki któremu polscy neurochirurdzy dokonali ogromnego przełomu w nauce. Przełomu na wagę Nagrody Nobla. Gdyby polscy neurochirurdzy mieli wsparcie takie jak neurochirurdzy na świecie, prawdopodobnie otrzymaliby tę nagrodę. Natomiast Polska to Polska, badania zostały odłożone, środki nie zostały przyznane, piętrzyły się przed nimi ogromne problemy biurokratyczne, których rozwiązywanie zajęło lata. Także chyba już wszystko stracone w tej kwestii. Mamy tutaj różne opowieści. O chorych, ale także opowieści z punktu widzenia ich rodzin. Rozmawiają z autorką także sami neurochirurdzy, którzy mówią o swojej pracy, o swoich dokonaniach. Wszyscy to są ludzie niezwykle skromni. Ale co tutaj nam się przebija, to fakt, że aby poczuć się w pracy w pełni usatysfakcjonowanym z tego, co się robi, aby poczuć się osobą sprawczą, aby podchodzić do pacjenta i do rodziny w sposób godny, należy z kraju wyjechać. Taka jest smutna prawda, która przebija nam się tutaj z tych różnych historii. Ale są tutaj też historie, które zadziwiają. Na przykład mowa jest o psychochirurgii, czyli o chirurgii w służbie psychiatrii. Są takie osoby, tak bardzo chore, którym nie pomaga żadna lekoterapia, którym nie pomagają inne sprawdzone metody i jedynym wyjściem, aby ulżyć im w życiu, jest dokonanie operacji na mózgu. Ale to nie jest operacja taka, jaką znamy z lotu nad kukułczym gniazdem, czyli lobotomia, która pozbawia człowieka chęci do życia, lecz taka, która pomaga bardzo chorym ludziom prowadzić w miarę ogarnięte, samodzielne życie. Także czytajcie tę książkę, jest tego warta. Są tutaj historie nie tyle sensacyjne, co takie, które pokazują nam ogrom znaczenia neurochirurgii w naszym życiu. Oby nigdy neurochirurg nie był nam potrzebny, ale jeśli tak, to warto wiedzieć, co neurochirurgia ma nam do zaproponowania. Kolejna książka jest zupełnie innej beczki. To Zguba Natalii Szostak. Natalia Szostak to dziennikarka pisząca o książkach, a Zguba jest jej debiutancką powieścią. To historia, w której mamy trzy główne bohaterki. Teściową, mamę i nastoletnią córkę. Mama wraz z ojcem zmuszona jest do wyjazdu za granicę. Ojciec narobił takich długów, że ta rodzina nie jest w stanie się z nich wykaraskać w Polsce. Zatem rodzice decydują się na trudny krok, zostawiają dzieci u mamy, u teściowej i wyjeżdżają do Anglii, aby tam odkładać funt do funta i spłacać zadłużenie, do którego przyczynił się ojciec tej rodziny. Dziewczynka wraz ze swoim młodszym bratem przebywa u babci. U babci, której tak naprawdę nie zna. Ta babcia przez całe swoje życie zawodowe była ważną szychą u notariusza. Ta babcia przez całe swoje życie tak naprawdę skupiała się na pracy.
nie poświęcała czasu wnukom, jedynie od czasu do czasu zapraszała tę rodzinę na oficjalny obiad, po którym wszyscy się rozchodzili do domów. Te dzieci idą do tej babci tak jak do osoby obcej praktycznie. Ona nic o nich nie wie, nie wie co lubią jeść, nie wie co lubią robić, w ogóle nie zna się na dzieciach, ponieważ miała tylko swojego jedynaka, który też już dawno z nią nie mieszka. Dzieci nie są szczęśliwe w tym układzie, tęsknią za rodzicami, tym bardziej, że rodzice chociaż obiecują, że przyjadą, to okazuje się, że przyjechać nie mogą, a przynajmniej nie mogą przyjeżdżać tak często, jakby chcieli, ponieważ na przykład są bardzo drogie bilety i nie opłaca im się przyjazd do Polski. I pewnego dnia ta dziewczynka ginie. Nie wiadomo, co się z nią dzieje. Wszyscy zaczynają jej szukać. To książka o tęsknocie, to książka o tak zwanych eurosierotach. Książka o tym, że trudno pomóc jest takiej osobie, która tęskni, która nie ma się do kogo zwrócić, która przeżywa swoje problemy okresu dorastania, nie mając żadnej bliskiej osoby. Ponieważ rozmowa z mamą przez kamerkę to nie jest to samo, co rozmowa z mamą, kiedy się jej patrzy w oczy, kiedy można się do niej przytulić, kiedy można się wypłakać. To jest właśnie taka historia o relacji tych trzech kobiet, które prawie się nie znają, które są dla siebie obce, a jednocześnie są dla siebie rodziną. Także warto przeczytać, chociaż nie jest to jakaś książka bardzo wstrząsająca i ona prawdopodobnie nie zmieni waszego życia, ale jest to książka wartościowa. Teraz mam książkę, na której okładce widnieje znane nam nazwisko. Na pewno czytaliście książki Mariusza Czubaja. Tym razem mam Półmistrza, jego najnowszą powieść kryminalną, wydaną w Znak Crime, która dzieje się w latach 30. tuż przed wybuchem wojny. Z Gdyni odbija transatlantyk, który płynie do Ameryki Południowej. Na jego pokładzie znajduje się mnóstwo osób, ale przede wszystkim mamy tutaj reprezentację Polski w szachach, która wybiera się do Argentyny na ważny międzynarodowy turniej szachowy. Jest wśród nich także młody pisarz, który emigruje z Polski do Argentyny, Witold Gombrowicz. Jednym z gości na tym pokładzie jest także główny bohater, o którym od początku tak naprawdę niewiele wiemy. Wiemy, że on ma jakąś misję na tym statku, że musi mieć oczy dookoła głowy, że jest jakiegoś rodzaju agentem, ale nie wiemy dla kogo pracuje i jaka jest jego rola. Jeden z podróżnych zostaje zamordowany i wtedy dopiero do akcji wkracza ten tajny agent i zaczynamy odkrywać kolejne karty. Powiem Wam szczerze, że w tej powieści kryminalnej najmniej ważny jest to, kto zabił. Najważniejsze jest to, dlaczego ten człowiek został zabity i kto jest kim. Ponieważ, jak się okazuje, większość bohaterów tej książki od samego początku nosi maski, podaje się za kogoś innego. Także to jest taka powieść kryminalno-szpiegowska, która trzyma w napięciu i jest naprawdę bardzo dobra. Jednocześnie też ma w sobie jakieś tam przebłyski humoru, więc od czasu do czasu można się uśmiechnąć. I mam jeszcze dwie książki, które także pośrednio dotyczą tego samego okresu i także Argentyny. Pierwsza z nich to Getto jest we mnie. Napisał ją Santiago Amigorena i jest to kuzyn drugiego pana, który napisał kolejną książkę, Martina Caparrosa. Najpierw opowiem o jednej, potem o drugiej. Te książki są ze sobą związane. Nie tylko autorami, którzy są kuzynami, ale także są związane tematycznie. Getto jest we mnie. To jest opowieść o dziadku obu tych kuzynów, który przybył do Argentyny z Polski. Przybył na początku lat 30. bądź też pod koniec lat 20. W każdym razie po zakończeniu I wojny światowej. Ten mężczyzna był Żydem. On osiedlił się z rodziną, z rodzicami w Warszawie. Przybył z małej miejscowości leżącej na wschodzie Polski do Warszawy. Tam nie do końca potrafił odnaleźć swoje miejsce, zaczął jakieś studia, ale nie za bardzo mu to wszystko wychodziło i szukał swojej drogi w życiu.
miał starszą siostrę, starszego brata, na których uwagę skupiali rodzice. On natomiast nie do końca wiedział, co chce w życiu robić. Więc po śmierci ojca postanowił się spakować i wyjechać z kraju. Być może w grę też wchodziła jakaś kłótnia z mamą, jakieś nieporozumienia, być może ta matka była zbyt kontrolująca. My tego nie wiemy, tego też nie wie autor, który dziadka znał bardzo słabo. I ten mężczyzna przyjeżdża do Argentyny, tam szybko sobie znajduje żonę, córkę dość bogatego fabrykanta, który produkuje meble, za pomocą teścia otwiera sklep meblowy i całkiem dobrze im się wiedzie w życiu. Natomiast w Europie wybucha II wojna światowa. W Warszawie otwierają getto, do którego trafia cała rodzina tego dziadka, tego mężczyzny. On otrzymuje wiadomości z Polski z dużym opóźnieniem. Czy to gazety, czy jakiekolwiek inne depesze trafiają do Argentyny z opóźnieniem kilkutygodniowym. On nie wie, co się z tą rodziną dzieje, ale gdy dowiaduje się o tym, czym jest getto i jak w tym getcie się żyje, zamyka się w sobie, praktycznie przestaje mówić, przestaje zajmować się rodziną, skupia się tylko i wyłącznie na sobie. To jest taki obraz człowieka przegranego, człowieka, który zastanawia się przez całe życie, w którym miejscu popełnił błąd. Czy powinien był zostać ze swoją rodziną, nie wiedząc jeszcze, co będzie ich czekało podczas II wojny światowej, nie wiedząc nawet jeszcze, że wojna wybuchnie. Czy też na przykład powinien nalegać na to, aby mama z całą rodziną, z siostrą, bratem przyjechali do Argentyny? Czy za mało się starał? To bardzo smutna książka, stawiająca bardzo wiele pytań. A jednocześnie powiem Wam tak, trudno nam współczuć temu mężczyźnie. Jego trudno polubić tego dziadka. I Martin Caparros pisze bardzo podobną książkę. Książkę o swoich dziadkach, o obu dziadkach. O tym ze strony mamy i o tym ze strony taty. Także jeden dziadek jest tutaj wspólny. I on przeplata losy tych dziadków, zaczynając opowiadać o nich od momentu, kiedy jeszcze byli dziećmi, do momentu ich śmierci. Pokazuje ich losy. Jeden z nich mieszkał wcześniej w Hiszpanii, był lekarzem, zdobył wykształcenie i dopiero jako osoba dorosła przeprowadził się do Argentyny. Ten drugi, jako młody chłopak, znalazł się w Argentynie i tak jak już mówiłam wcześniej, założył sklep meblowy i na początku dobrze sobie radził, a później po wybuchu wojny zupełnie się odmienił. To jest książka o losach ludzi, których historia się splata. Oni nigdy by się nie spotkali, gdyby nie wyjechali do Argentyny, do kraju, który był im zupełnie obcy, do kraju, który był nieznany, ale jednocześnie jawił się jako taka ziemia obiecana, ziemia, na której będą mogli zacząć swoje życie od nowa. Bardzo ciekawe są te historie i naprawdę warto czytać je razem, jedna po drugiej, ponieważ różne rzeczy nam się wyjaśniają, różne rzeczy się uzupełniają. I na koniec, jak zwykle, zostawiłam książkę dla dzieci, ale także kryminał. Kocia Szajka, którą już wszyscy doskonale znają, ponieważ jestem miłośniczką Kociej Szajki, i Klątwa starego kina. Okazuje się, że w starym kinie, które jest remontowane i ma być otwarte już wkrótce, dochodzi do bardzo dziwnych wydarzeń. Koty są zaniepokojone, ponieważ te wydarzenia są niebezpieczne. Ludzie mogą na nich ucierpieć. To spada jakaś doniczka, to coś skrzypi, to coś się urywa z elewacji. I koty postanawiają sprawdzić, o co chodzi. No przecież nie duchy. Koty w duchy nie wierzą. I kiedy idą do tego starego kina razem z policjantką Walerką Koczy, zauważają tam malutki, niebieściutki, szarutki kłębek popiskujący. Jest to mały kotek. Do kociej szajki dołącza Precelek. Precelek jest malutkim kotkiem porzuconym właśnie w starym kinie i wszystkie koty postanawiają go przygarnąć, przynajmniej tymczasowo, dopóki nie znajdzie się rodzina tego kota. Także mamy tutaj Precelka, o którym powstały już kolejne książki dla młodszych czytelników niż
czytelnicy kociej szajki. Także jeżeli chcecie, macie młodsze dzieci, to warto się zainteresować tą serią. No więc koty badają klątwę starego kina i jak zwykle za pomocą swoich znajomych, za pomocą kociego internetu, z pomocą policjantki odnajdują odpowiedź i stawiają przed obliczem sprawiedliwości winnych tajemniczych wydarzeń w kinie. Także jeśli nie znacie, czytajcie. A tutaj z tyłu pokazano, ile już książek z kociej szajki ukazało się na rynku. 2, 4, 5, czyli ta wynika, że jest szósta. I to by było na tyle. Opowiedziałam o 6 książkach. Mam wielką nadzieję, że któraś z tych książek Was zainteresowała i być może zechcecie sięgnąć po nią. Powiedzcie mi, jakie macie plany czytelnicze na najbliższy czas. A ja już teraz z Wami się żegnam i zapraszam na przyszły tydzień, gdzie znowu poopowiadam o książkach. Do zobaczenia. Pa, 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 pa.